tym roku będziemy mieli okazję poprowadzić po raz siódmy sztab Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wracamy po dwuletniej przerwie. Dwa lata temu udało nam się zebrać ponad 120 tysięcy i liczymy na to, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Przygotowaliśmy kiermasz ciast, przygotowujemy koncert charytatywny, a do tego kiermasz kiełbasek, ciasteczka i loterię fontową, więc naprawdę zapowiada się, że będzie gorąco. Jako koło wolontariatu studenckiego planujemy i organizujemy różne akcje charytatywne. Stąd dzisiaj znajdujemy się na Krakowskiej, gdzie zorganizowaliśmy kiermasz ciast. W tym roku koło młodych germanistów Uniwersytetu Szczecińskiego postanowiło włączyć się w akcję WOŚP Sztabu Uniwersytetu Szczecińskiego, sprzedając kiełbaski grillowane oraz cynamonki. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy się włączyć w tę akcję. Zespół Mizeria już drugi raz gra w akcji charytatywnej. Poprzednim razem to też była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Rzadko występujemy, ale zawsze z wielką przyjemnością przy okazji takich akcji. Zespół Gryfton bierze udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy po raz pierwszy. Fantastyczna inicjatywa, cudnie zagrać się z młodymi ludźmi, innymi zespołami, dobrze się bawiąc. Jako Rusty Rock gramy już trzeci raz na orkiestrze. To jest zawsze wielka chwila dla nas, bo nie dość, że robimy to, co lubimy, czyli gramy rock'n'rolla, to jednocześnie możemy tym pomagać innym ludziom. W tegorocznym 31. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wzięła udział cała społeczność akademicka, co nas bardzo cieszy. A same wrażenia, no wiadomo, jak to wielki finał, czyli wrażenia są ogromne. Miejmy nadzieję, że puszki tak samo jak wrażenia są wypełnione po brzegi. Wolontariusze przychodzą zadowoleni, szczęśliwi, uśmiechnięci i o to właśnie nam chodzi w całej tej zabawie. Dla Uniwersytetu Szczecińskiego jest to bardzo ważne, ponieważ jest to społeczna inicjatywa. Uniwersytet Szczeciński stara się być wszędzie, gdzie są ważne wydarzenia i podejmowane inicjatywy. I nie wyobrażamy sobie, żeby dzisiaj przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy nie wspierać jej i pomagać. Raz w roku, ale jednak tą całą dobroć możemy tak sobie stopniowo rozdawać i to jest takie miłe. Chętnie udzielam się i lepiej jest mi na sercu, wiedząc, że robię coś dobrego, coś dla innych. Jest to piękne, że jako Polacy się potrafimy tak zjednoczyć, jesteśmy obklejeni serduszkami, przepełnia nas radość, miłość, to wspaniałe i budujące. Zbieramy dlatego, że nasz syn leżał w inkubatorze z serduchem i uważamy, że to świetna inicjatywa i popieramy ją całym sercem. To też tak trochę przywraca wiarę w ludzi, że przychodzisz i faktycznie ci ludzie pomagają. I to tak podnosi na duchu.